Słuchajcie, muszę się tutaj wygodnie usadowić, bo mam Wam do opowiedzenia o misiowej książce. Misiowa, kartonowa, do wyszukiwania, do opowiadania. Bardzo, bardzo niezwykła, bo stworzona przez 6 polskich ilustratorek. Misie, Miśki i Niedźwiadki to jest wydawnictwo Olesiejuk. O tej książce opowiedziała mi Małgorzata Potocka. Z wielką radością ja Wam o niej opowiem. Każda strona to jest inny rodzaj ilustracji, no bo skoro 6 artystek, to i 6 różnych klimatów. I faktycznie jest tutaj 6 różnych klimatów. Tutaj mamy misie gałgankowe i ta książka jest też aktywizująca. Tutaj mamy podpowiedzi różne, co zrobić, czego wyszukać, ale też na przykład zachętę do tego, żeby dziecko znalazło misia, który tam, nie wiem, robi jakiś fikołek. Czy ty też umiesz zrobić, czy podskoczyć, czy coś takiego? Więc wychodzimy trochę z książki i się z tymi misiami najróżniejszymi gałgankowymi bawimy. Mamy misiowe miasteczko i to miasteczko jest też tutaj na stronie, na okładce, i w tym misiowym miasteczku też dziecko ma różne rzeczy i różne sytuacje do odnalezienia, bo na przykład, nie wiem, na przykład misia, którego porwał balonik w powietrze. Jest tutaj taki misiek. Jest tu dużo do liczenia, mamy teatr, mamy sklep, w którym sprzedaje się, wiecie co? Miód. O, to jest ładne, to jest pokój z zabawkami i to jest z kolei ilustracja taka łączona. Nie wiem, jak się nazywa ta technika, ale tak jak widzicie, jest tutaj grafika i są zdjęcia prawdziwych przedmiotów, na przykład jakiś dywanik i te rzeczy są po prostu wyszyte. Ten dywanik, czy ta kołderka, czy ten kocyk, one są tutaj powyszywane. Pięknie to wygląda, dużo tutaj jest też do wyszukania i do opowiedzenia. Mamy też misiobajki, misiobajki. Wielkiemu buremu niedźwiedziowi śni się magiczna kraina, więc możecie się tutaj bawić w odnajdywanie postaci, które dzieci znają z baśni, na przykład Baba Jaga w chatce piernikowej, czerwony misiek, nie czerwony kapturek, jest miś w butach, no są różne. Ta jest piękna, bardzo lubię takie ilustracje. Ta jest moja ulubiona, możemy się tak umówić. Zaglądamy tutaj do środka i tutaj jest taki list drobnym maczkiem napisany, trzeba go bardzo dokładnie przeczytać. W tej świątecznej fabryce zabawek jest mnóstwo rzeczy do odnalezienia i też możemy sobie popatrzeć, jakie tutaj są zabawki robione. Powiem Wam, nie zgadniecie, dużo tu jest miśków. A jest jeszcze super piękna strona, która jest zatytułowana Niedźwiedź to nie pluszowy miś. I na tej stronie mamy informacje o niedźwiedziach, takich prawdziwych, niedźwiedź gryzli, niedźwiedź polarny, niedźwiedź himalajski. Także można się też jeszcze czegoś dowiedzieć. A na końcu jest jeszcze coś fajnego. Spójrzcie, jest misiowa zabawa. I mamy tutaj takie fragmenty, takie kółka, żetony, wiecie. Ilustracje, które już znamy, widzieliśmy je gdzieś tam poprzednio. I mamy tutaj takie odszukaj listonosza, czerwonego kapturka, misia, który ma okulary, misia, który pije herbatkę. Więc można sobie odszukiwać tutaj, pośród tych wszystkich miśków. Ale przecież można sobie też utrudnić życie, zabawę i aktywne czytanie. I możecie na przykład szukać na tych ilustracjach, wiecie, na tych, które już były oglądane, tego konkretnego fragmentu. To wcale nie będzie łatwe, a będzie jeszcze dodatkową zabawą. No powiem Wam, że można się wkręcić w misie, miśki i niedźwiadki.